Cześć Wam! Dziś przedstawię kolejnych wymyślonych zawodników. Co oni nam zaprezentują? Przekonajmy się! A w dzisiejszej trójce znajdą się obiecujący cofnięty napastnik z Chile Arturo Fuenta, wielki talent na SPD z Lyon Alexandre Sloa i szwajcarski Londyńczyk Serge Tofino. Może wartałoby zacząć od małego wstępu. Fuenta pochodzi z naprawdę bogatej chilijskiej rodziny z Santiago. W wieku 13 lat dostał się jednak do Akademii Werderu Bieruema i przeprowadził się sam do Niemiec. Kiedy dorósł, wszedł tam do pierwszej drużyny. Grał dość dobrze, a z czasem zaliczył znakomity sezon, w którym strzelił 17 bramek dla zespołu, który zajął dopiero 10 miejsce w Bundeslidze. Zainteresowało się nim Schalke 04, które ściągnęło go do siebie za 8 milionów euro. Ma on być podstawowym graczem zespołu. Sloa to natomiast Lyonczyk z krwi i kości. Jego rodzina mieszka tu od pokoleń. Ojciec chciał, żeby jego syn został urzędnikiem miejskim. Sloa jednak poszedł w ślady swojego dziadka, który grał kiedyś piłkę w Olympique Lyon. Zapisał się do akademii tego samego klubu i odtąd gra w tym klubie jako defensywny pomocnik. Tofino to Szwajcar mający korzenie włoskie. Jednak jego rodzice przenieśli się do Londynu w celach inwestycyjnych zaraz po narodzinach młodego. Chcieli oni uczynić Sergego spadkobiercą majątku, ale biznesem zajęła się jego starsza siostra. Tofino chciał zostać piłkarzem i przy okazji odkrył sobie nieprzeciętny talent piłkarski i w wieku 8 lat zapisano go do szkółki Fulham. Tam sporo się nauczył i dzięki temu wszedł do pierwszej drużyny ekipy z Craven Cottage. Na poziomie Premier League prezentuje całkiem solidny poziom. W sezonie 2009-2010 Fuenta nie spełnił za bardzo oczekiwań zarządu Schalke. Strzelił co prawda te 9 bramek, ale to nie było to, czego oczekiwano od niego na Veltins Arenie. Jego ocena spadła o 1. Sloa natomiast pokazał się z dobrej strony, czyścił dobrze, a do tego fajnie rozgrywał, co pozwoliło mu ponieść ocenę o 2. Tofino natomiast zaliczył taki średni sezon, ale pozostał przy swojej ocenie ogólnej. No i proszę bardzo, w sezonie 2010-2011 Arturo się obudził, został wicekrólem strzelców Bundesligi i zajął 4 miejsce w klasyfikacji asyst. Jak sam mówił, w pierwszym sezonie musiał się przyzwyczaić trochę do nowego otoczenia. Pozwoliło to na upgrade o 4. Sloa natomiast nie zawiódł Lyonu po raz kolejny i doprowadził go do wicemistrzostwa Francji. Jego ocena wzrosła o 1. Po sezonie zmienił kraj i przeniósł się do Juventusu. Tofino natomiast w końcu pokazał pełnią potencjał, jaki w sobie ma i doprowadził Fulham do sensacyjnego 5. miejsca w lidze. Przy okazji podniósł swoją ocenę ogólną aż o 6. Fuenta w sezonie 2011-2012 po raz kolejny nie zawodzi. Trener przesunął go na pozycję napastnika i to pomogło Arturo dojść w końcu do tytułu króla strzelców Bundesligi, a klubowi do zajęcia 3. miejsca w lidze. Podniósł swoją ocenę o 2. Sloa w Juve nie grał już tak znakomicie, przez co jego ocena spada o 1, mimo prawie zdobycia mistrzostwa Włoch. Zgarnął AC Milan. Popełnił kilka błędów i przez to spadła jego ocena. Serge Tofino natomiast zimą przeniósł się do Tottenhamu, gdzie miał otrzymywać 2 razy większe zarobki. Wkurzył tym kibiców Fulham, którzy spalili mu samochód. Szwajcar niestety się tym podłamał i przez to popełniał błędy w obronie. Jego ocena spadła o 1. Niestety w sezonie 2012-13 Arturo Fuenta troszkę spuścił z tonu. Co prawda strzelił 14 bramek w sezonie, ale to nie było to. Korzystając z faktu, że Chilijczykowi kończy się kontrakt, po sezonie za darmo opuścił Niemcy i przywdział koszulkę PSG. Z kolei Alexandre Sloa po raz kolejny zawodzi i przez jego katastrofalny błąd w ostatnim meczu Juventus stracił Scudetto na rzecz Interu. Jak się kibice na niego zdenerwowali, to nie da się tego opisać. Spalony samochód obelgi rzucany we Francuza. Został nawet poraniony kawałkiem szklanej butelki i przez to wylądował w szpitalu. Jego ocena spadła o 2. Serge Tofino z kolei zapomniał już tak jak kibice Fulham o zimie 2012 roku i wrócił do dobrej dyspozycji. Czyścił dobrze, dzięki czemu podniósł ocenę o 1. W sezonie 2013-2014 Chilijczyk Fuenta został mistrzem Francji i 3. strzelcem ligi, bo zaraz po Ibrahimowiciu i Ben Yedderze. Pozostał przy swojej ocenie ogólnej. Sloa natomiast wykorzystał fakt kończenia się kontraktu z, jak to nazwał, najbardziej przeklętym klubem wszechczasów i uciekł do Liverpoolu. Przestał w końcu popełniać tyle błędów i pozostał przy swoim overallu. Tofino natomiast znowu obniżył loty i doprowadził do spadku swojego overalla o 1, czyli powrotu do 82 punktów oceny ogólnej. Sezon 2014-2015 to słabości i kontuzje Fuenty. Na początku było fajnie, strzelił te 5 bramek w 7 meczach, ale potem... Uraz więzadła krzyżowego i wypadł na 7 miesięcy. Po urazie wrócił na parę meczów pod koniec sezonu. Grał jednak tragicznie, strzelił tylko jedną bramkę i przez to jego ocena spadła aż o 3. Alexandre natomiast w barwach The Reds nie grał wcale lepiej niż Juve. Chociaż tym razem nie doprowadził on do pozbawienia klubu jakiegoś trofeum. Przez to jego ocena spadła o 1.
To Fino natomiast trzymał równy poziom i dzięki temu pozostał przy swojej ocenie ogólnej. Po zakończeniu kontraktu po raz pierwszy opuścił Londyn na stałe i przeniósł się do Turynu. W sezonie 2015-2016 Fuenta po raz kolejny zerwał więzadła krzyżowe. Wypadł na pół roku i wrócił dopiero w marcu. Grał potem fatalnie, strzelił tylko dwie bramki i po sezonie skończył mu się kontrakt. Wrócił do Niemiec i przeniósł się do Herty. Jego wyraz spadł o 3. Sluwa natomiast zaczął powoli wracać do formy z Lyonu. W końcu zaczął czyścić jak ze starych dobrych lat, dzięki czemu jego cena wzrosła o 1. Serge Tofino z kolei miał taki sam los w Turynie jak Sluwa, czyli tragiczny. Sterener miał na pięku, w pierwszym składzie nie grał, bo Lichtsteiner, aż w końcu Allegri ukazał spadać. Szwajcar rozwiązał kontrakt i wrócił do Londynu, gdzie zaczął grać dla Chelsea. Na Stamford Bridge zaczął grać rundę życia. Strzelił nawet bramkę sezonu przeciwko Manchester United wolejem z 30 metrów. Mimo słabego sezonu The Blues, Szwajcar rozwinął się o 3. Miniony sezon okazał się wielkim powrotem wygasłego we Francji Arturo Fuenty. Chilczyk zdecydowanie pomógł zająć 6 miejsce w lidze, strzelając 15 bramek, dzięki czemu stołeczny niemiecki klub zagra w przyszłym sezonie w Lidze Europy. Przy okazji rozwinął się o 1. Sluwa natomiast zaczął w końcu grać jak w Lyonie. Przestał ostatecznie popełniać tych błędów i doprowadził Liverpool do 3 miejsca w lidze i rozwinął się także o 1. Tofino z kolei grał odwrotnie w porównaniu z Chelsea. W poprzednim roku The Blues grali słabo, a Tofino robił co chciał. Teraz natomiast Chelsea grała świetnie, a Szwajcar dokładnie odwrotnie. Popełnił kilka głupich błędów, a grał w pierwszym składzie tylko dlatego, że nie było odpowiedniego zawodnika na tę pozycję. No cóż, Iwanowicz przyszedł do Zenitu. Ocena Szwajcara spadła o 3. Dobra, koniec tego monologu, bo przecież to zdecydowanie najdłuższy odcinek, jaki do tej pory nagrałem na YouTubie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i zasubskrybowaniu tego kanału. Przypominam również o zaproponowaniu jakichś pomysłów do FIFA 18. Do zobaczenia na następnym materiale. Cześć!